Lekki śniegu. Stało padać. Trzymał zdjęty. Przymrużony. Znajdźcie trzy dla każdego. Podróża, może znajdziemy. Masz. Teraz idę po swoją kamerkę. O, jest ta moja kamerka. Ciekawe, że coś się nagrało. Dobra, teraz druga kamerka. Taki mniej więcej był widok z tej kamerki. Zobaczymy, co tu się nagrało. Niestety z kamerką jest problem, bo nagrywanie zdjęć bez wideo. Zdarzyło mi się tak pierwszy raz. Buchtowanie. Dzisiaj pierwszy ślad, ale nie jest łatwo znaleźć poroże. Kandydatów na poroże jest na pewno sporo. Myślę, że tutaj też ludzie chodzą, nie tylko my. A czasem człowiek idzie i nie szuka, nie zwraca uwagi. Może znaleźć. A są osoby, co przez lata szukają i nie znają. No, trzeba mieć szczęście. Po kamerkę kolegi Daniela. Mamy takie klimaty leśne. Tu trochę śniegu więcej. Zostałości po zimie, ale pewnie zima jeszcze się pojawi. No tutaj jest duże zagęszczenie. No, tu jest troszkę jaśniej, bo z daleka od drogi.
znajdziemy jakieś poroże. A tutaj jakiś inny. Tam widać już mgłę. Dużo to zostało. No to jest fajna para. Bardzo mi się podoba. Ale to jest fajnie. Tak dużo śniegu. Ten wodnisty teren. Takiego dzikiego miejsca to naprawdę może być fajnie nagrane. Buchtowanie, nie buchtowanie. Gdzie miał dziki jeden z bursuka? Niemożliwe. Ja tam tamte zostawiłem, bo w jednym i w drugim nogi musiałem wymieniać jeszcze, nie? Tyle miałem. Zresztą wiesz, tam te zdjęcia porobiło. Co się dzieje chyba z tym? Z kamerką? A, w ogóle ci nie odpala? No niestety koledzy się nic nie nagrało też, bo się okazało, że prawdopodobnie baterie padły, żaden klip się nie nagrał. A tu już parę tygodni było umieszczona kamerka chyba. No mamy taki fajny leśny klimat. No to właśnie koledzy wizerunek z tyłu, bo on chcę zostać anonimowy. Jak gal anonim, mogę go z tyłu nagrywać. Albo trzy, dla każdego po jednym, bo ty jesteś wytrawny tropiciel. To wiesz, to by się prędzej trafi coś. Ale ładnie w tym, to jest taka dzikość, naprawdę, bardzo mi się podoba. Ta miejscówka Daniela i w ogóle to miejsce jest bardzo ładne, piękne. Buty spadają. No ładne to jest, bardzo ładne to. Ale jeszcze ładne, urocze miejsce, mi się tak podoba. To jest zarąbiste. Urocze dzikie miejsce. I te pozostałości. Po takiej lepszej części zimy, czyli śnieg. Jest bardzo fajne. Proszę bardzo.
tak zwany śnieżynkowany. Śnieżynkowany, tak? Śnieżynkowany, no, proszę bardzo. No to ta osoba z kolei. Odważna istota. A my cię wpuszczamy w maliny, bo żebyś ty przetestowała, czy to dobre jest, nie? O, fartowanie. O, ale zimno. Naprawdę ten śnieg jest zimny. Niesamowicie. O, tu kolega wyharcuje. Ludzie, ale zimno jest. O, ja uciekam już. 14 stycznia 2022 rok, czyli niedziela. Wczoraj byłem z przyjaciółmi w terenie. Wyjechaliśmy, ponieważ ja i kolega umieściliśmy kamerki. On miał dwie kamerki, ja miałem dwie kamerki. I tak na wesoło spędziliśmy czas w leśnych terenach. No niestety mieliśmy pewne problemy. Okazało się, że moja jedna z kamerek była źle nastawiona. Nastawiłem na wyłącznie na zdjęcia. Widocznie musiałem coś gdzieś kliknąć nieświadomie i same zdjęcia się nagrały. Szkoda, bo kilka tygodni była kamera w terenie. Miałem bardzo fajną taką miejscóweczkę i myślałem, że będzie dużo fajnych zwierzaczków. No ale tam niedaleko obok niej była druga kamerka na szczęście i okazało się, że tamta kamerka nagrała. Są tam dziki. Po raz pierwszy też miałem borsuka. Były też sarny. Był też lis. No, jeden taki był inwalida. Będzie można zobaczyć. Ale te akurat pliki wideo zamieszczę w kolejnym filmie. No w tym filmie to tak na wesoło trochę też publikuję wyłącznie te zdjęcia z tej pierwszej nieudanej wersji kamery, gdzie właśnie nastawione miałem wyłącznie fotografie. Tak mniej więcej około 30 tych fotografii jest. Zdjęcia z takiej kamerki, która ma słabą matrycę, nie są dobre jakościowo, no ale też chciałem przynajmniej mieć jakąś pamiątkę, dlatego też postanowiłem je wyedytować. Troszkę je edytowałem w programie graficznym. No i jako tako mogą się kwalifikować, aczkolwiek jakość jest taka dość kiepska. Natomiast mój kolega miał taki problem, że miał nowe baterie, bardzo dobrej jakości, te czarne Panasoniki, które bardzo dość długożywotne są i długo trzymają energię. No i okazało się, że nowy pakiet baterii jakiś miał problem, chyba prawdopodobnie podczas ładowania, bo baterie w terenie były przez 2 tygodnie, nagrał mu się wyłącznie jeden plik i jak podjechaliśmy tam, podeszliśmy, to się okazało, że okazało się na miejscu po otwarciu, że kamerka w ogóle jest wyłączona. No także no niestety mieliśmy taką przygodę ja i kolega, no, ale przynajmniej jakaś tam wędrówka była po lesie, w fajnym klimacie, na wesoło. No co widać było też na filmie. A kolejny, tak jak mówię, film zrobię, zmontuję i rzucę z tej drugiej kamerki. Fajne są kadry, myślę, że będzie przyjemnie się oglądało, także zapraszam.